latam, bo czuję się wolny. I będąc tutaj wysoko, jesteś tak naprawdę ty. Odcinasz się od całego świata i tutaj odpoczywasz. Paragliding to nam właśnie daje. Jest moc, jest siła. Siła z natury, która płynie, bo latamy dzięki prądom powietrznym, które nas unoszą do góry. A przy tym zachowujemy bardzo wysoki margines bezpieczeństwa, porównując go do chociażby motorów. Kluczowym warunkiem jest ocena warunków meteorologicznych. Jeżeli je dobrze rozpoznajemy, potrafimy ocenić chmury, wyczytać, to teraz mamy, zwróćcie uwagę, jest cisza, nie ma w ogóle wiatru i stąd moglibyśmy spokojnie startować i pakować na dół, byłoby bezpiecznie. Oczywiście byśmy zlecieli na dół, bo do latania potrzebny jest ten wiatr. I tu się zaczyna taki krzywo musimy przeciąć, czyli im mocniejszy wiatr, tym będziemy wyżej latać, natomiast to bezpieczeństwo nam spada. Z klientami, jeżeli latamy, no to wybieramy warunki najbezpieczniejsze, czyli ten wiatr jest najmniejszy, natomiast sami no, latamy w ostrzejszych warunkach. Pierwszy raz poczułem adrenalinę z lataniem, jak wyskoczyłem z 4000 samolotu. To była po prostu petarda moc. Później poznałem orła naszego przez stworzy i z nim zacząłem latać w paraglidingu. Od 2 lat latamy razem, wspólnie prowadzimy te pasje, rozwijamy się, robimy szkolenia, no i dalej wszystko się toczy. No dzisiejszy moment, starty. Starty są przede wszystkim najbardziej ekscytujące, bo jak starci nie wyjdzie, no to leżysz, no, startuje się z różnych miejsc. Są łagodne miejsca, tam gdzie lataliśmy razem, tam gdzie zabieramy ze sobą pasażerów, no to jest bezpiecznie. Ale samemu, no to robimy starty z półek, no jest naprawdę adrenalina w kopniach, że jak coś nie wyjdzie, no to można nogę sobie powinąć. No i to w tym wszystkim jest piękne, żeby adrenalina moc uderzała właśnie w ten punkt twojego ciała i musi się udać.